Hej, z dodatkiem Markart pojawiła się nowa zawartość WESO, którą możemy się cieszyć nawet nie posiadając najnowszego dodatku. Mam tutaj na myśli kolekcję setów i chcę wam trochę o niej opowiedzieć, abyście wiedzieli, czym jest ta kolekcja i co można z nią zrobić. A wierzcie mi, znacząco zmienia model gry, craftingu oraz sposób zdobywania ekwipunku. Wprowadzając kolekcję setów, twórcy chcą zmniejszyć obciążenie naszego banku czy plecaka, wprowadzając możliwość kolekcjonowania przedmiotów bez konieczności trzymania ich w kufrach, z myślą, że kiedyś Anusz się przyda. Chcą także stworzyć nową możliwość pościgu za endgame'em. A więc nowa kolekcja setów, albo sticker book, jak sami twórcy ją nazywają, to w zasadzie zbiory schematów do wszystkich setów, które można zdobyć w grze, zarówno z zawartości PvE, jak i PvP, i jest mocno powiązana z craftingiem, ale o tym później. Znajdują się tu wszystkie sety, każdy zestaw ze strefy, dungeonów, triali, aren, czy nawet te dostępne na Cyrodiil w walkach PvP. Znajdziecie tu wszystko, co jest dostępne w grze, z jednym małym wyjątkiem. Nie znajdziecie tutaj jedynie setów z craftu, no i w sumie po co, skoro można je tworzyć. A teraz jak to działa? Kiedy wejdziecie w swoje kolekcje, po prawej stronie znajdziecie nową zakładkę o nazwie Sets. Znajdziecie tutaj wszystkie miejsca, w jakich dropią zestawy ekwipunków. Macie tutaj każdą mapę, na której dropi ekwipunek oraz całą resztę aktywności jak dungeony i triale. Po prawej stronie macie każdą część ekwipunku, jaką można zdobyć z danej strefy lub aktywności. Za każdym razem, kiedy zdobędziecie jakiś ekwipunek setowy, na przykład z triala czy areny, wasza kolekcja uzupełni się o tą część. Załóżmy, zdobyliście jakąś zbroję, to w waszej kolekcji pojawi się zbroja w takiej jakości, jaką zdobyliście za pierwszym razem. W taki sposób będziecie mogli skompletować każdy dostępny set, który was interesuje. Ekwipunek, który zdobyliście, pozostaje w tej książce na stałe i jest pewnego rodzaju schematem do odtworzenia. Oznacza to, że oryginał możecie zniszczyć, sprzedać lub wyrzucić, a schemat dalej będzie się znajdował w waszym zbiorze. Miejcie tylko na uwadze, że jeżeli zniszczycie jakiś item, to faktycznie go zniszczycie i nie będzie się on znajdował w waszym ekwipunku. Cały ten system jest, tak jak mówiłem, mocno związany z waszym craftingiem, ponieważ kolekcja setów pozwala odtworzyć sety, które już raz zdobyliście. Oznacza to, że od tej pory możecie raz zdobyć ekwipunek, a potem wytworzyć jego dowolną ilość o cechach, jakie tylko chcecie, o ile posiadacie materiały i wcześniej wykonane badania w crafcie. Aby stworzyć jakąś część ekwipunku, musicie podejść do stacji transmutacyjnej. Po prawej macie zakładkę Reconstruct. W niej znajdziecie swoje kolekcje, które możecie odtworzyć. Rzecz jasna, możecie odtwarzać tylko te itemy, które już raz zdobyliście. Aby tego dokonać, będziecie potrzebować Transmute Krystali. I teraz ciekawostka. Im więcej przedmiotów z danego setu zdobyliście wcześniej, tym cena kryształów będzie niższa. Oznacza to, że opłaca się wam zdobyć przynajmniej raz cały komplet setu, aby cena kryształów była możliwie najniższa. Na potrzeby tego systemu zwiększono także limit posiadanych kryształów transmutacji. Tworząc przedmiot, możecie także wybrać jego trait. Może być dowolny, pod warunkiem, że się go wcześniej nauczyliście, a więc kolejny raz przydaje się być crafterem z prawdziwego zdarzenia. Możecie także wybrać dowolną jakość, w jakiej chcecie stworzyć item, pod warunkiem, że macie do tego potrzebne materiały. Możecie także dekonstruować stworzone w ten sposób itemy, aby odzyskiwać materiały, ale miejcie na uwadze, że odzyskacie tylko ich część, a w tym mniejszą ilość Transmute Krystali. Ciekawostką jest to, że w taki sposób możecie tworzyć mityczne itemy, pod warunkiem, że wcześniej je zdobyliście w normalny sposób, a do ich stworzenia potrzebujecie tylko Transmute Krystali. Jeśli macie kilka postaci, to polecam się wam przelogować na każdą z nich w celu uzupełnienia waszej kolekcji. Sticker Book jest aktualizowany przez wszystkie postacie na waszym koncie, ale trzeba się na nie przynajmniej raz zalogować, aby się uzupełniły. Podsumowując, jest to naprawdę fajne rozwiązanie, jeżeli posiadacie więcej niż jedną postać i chcecie ją ubrać bez konieczności ponownego biegania za setami po najtrudniejszych trialach czy arenach. Oszczędzamy po prostu czas, nie szukając grupy, czy zdając się na losowość dropu w skrzynkach. Na dziś to tyle. Dzięki wszystkim za lajki i komentarze. Zachęcam gorąco do subskrypcji kanału i odwiedzenia mojego Facebooka. Znajdziecie tam na przykład sporo zapisów ze streamów. Pozdrawiam, cześć.